jak prorok Jeremiasz, kiedy mówił o wyprowadzeniu Izraelitów z Babilonu. Prorokował też o tym, jaki będzie krew Babilonu. Babilon to pomieszanie. Babilon to wymieszanie tego, co prawdziwe, z tym, co fałszywe. Bóg mówi tak, wybijcie wszystkie kocielce, niech idą na rzeź. Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary. Słuchaj, uchodźco i zbieg do ziemi babilońskiej. Zwiastuję na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga, pomstę za Jego świątynią. Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców, wy wszyscy łucznicy oblegajcie go dookoła, niech nikt z niego nie ujdzie. Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec świętego Izraela. Kiedy czyta się takie słowa, to widzi się Boga, który wprzęga nas do swoich działań wobec wszystkiego, co jest nieprawdziwe, co jest przeciwne Jego sercu. Jesteś Kościołem Boga Żywego. Jesteś Bożym ludem. Każdy z nas jest człowiekiem, który jest połączony z Bogiem i mentalność Boga jest w nas. Chcę, żebyś zrozumiał, jak ważną rzeczą jest, aby twoja postawa była postawą przeciwną temu, co proponuje ten system zamieszania, który jest wokół. Ten system zamieszania, popularnie zwany światem, zwany religią, on zawsze będzie proponował coś, co jest adekwatne do odczuć ludzkich. Dzisiaj mamy dzień. Dzień, w którym ludzie uważają, że Wielkanoc to jest coś związane z przerwą w pracy, coś związane ze zjazdem rodzinnym, coś związane z jajkami i z zającem. Rozumiecie? Tak ludzie uważają. Jajka, zając. Dzisiaj widziałem w internecie pewnego naszego rodzimego decydenta politycznego. Nie wymienię z grzeczności jego nazwiska. Szedł razem z ochroniarzem i ochroniarz niósł koszyczek z jajkami przy nim. Jakiś dowcipny poeta napisał: człowiek specjalnej troski. Nawet trzeba mu jaja nosić. Przeczytałem to, mówię dość. Oto nasz kraj w pełnej krasie. Oto Babilon. Mieszkasz w Babilonie. Nie mieszkasz w Izraelu. Mieszkasz w Babilonie. Czy ci się to podoba, czy ci się nie podoba? Mieszkasz w Babilonie. Babilon jest przeciwko tobie, a ty przeciwko Babilonowi musisz być. Musisz mieć w swojej mentalności to, o czym mówi tutaj Bóg. A Bóg mówi tak. Wzywam cię przeciwko Babilonowi, strzelcze. Łuczniku, oblegaj go dookoła. Niech nikt z niego nie ujdzie. Odpłać mu według jego uczynków. Tak samo, jak on uczynił, jemu uczynił. Gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec świętego Izraelskiego. I w tym nie ma grosza agresji. To nie jest agresja. To jest działanie przeciwne systemowi. Jeśli system mówi do ciebie, tak? Że dzisiaj jest dzień, tak? Kiedy są na stole jajka i pośrodku stoi baranek, tak? To twój głos musi być głosem zupełnie innym. To twój głos musi powiedzieć: Chrystus prawdziwie wstał z martwych. Ja jestem głosem, który mówi: Chrystus prawdziwie wstał z martwych i nie ma to nic wspólnego z tym systemem Babilonu, który jest wokół. Kiedy będziesz dzisiaj uwielbiał Boga, niech wzniesie się w tobie ten głos.
ten głos Strzelca Bożego, ten głos Strzelca Bożego, nie bój się wystąpić z siłą Boga przeciwko diabelskiemu systemowi Babilonu. To jest pomieszanie, które jest wokół ciebie. Pomieszanie. Twoim zadaniem jest, tak? Być proroczym głosem przeciwko temu pomieszaniu i wydobywać ludzi, których można. Trzeba ich z tego syfu wydobywać. I być głosem, który będzie piętnował ten cały syf. I nie bać się być tym głosem. Jesteś powołany na proroczy głos. Jesteś powołany na proroczy głos i jesteś powołany, aby wyławiać ludzi z systemu Babilonu. Bądź jak łucznik, oblegaj ten system. Nie mów o tym, że to nie ma znaczenia. Nie mów o tym, że jestem tutaj i się przemknę. Nie przemykaj się. Bo Bóg powołał cię na proroczy głos. Bóg powołał cię na tego, który będzie oblegał Babilon. Ja kiedyś powiedziałem bardzo ważną rzecz i przypomnę wam ją jeszcze raz. Żeby uniknąć tego, że diabeł będzie cię ścigał, musisz zacząć ścigać diabła. Żeby nie uciekać przed przeciwnikiem, musisz go gonić! Nie stać! Nie mieć obronnej postawy! Żeby nie bać się przeciwnika, to przeciwnik musi bać się ciebie. Rozumiesz? I kiedy będziesz dzisiaj wielbił Boga, to powiedz: Ojcze, ja ci dziękuję, że ty mnie powołałeś, abym ja oblegał Babilon. Ja jestem człowiekiem, który został wyposażony w moc Twojego Świętego Ducha, abym oblegał Babilon. A Ojcze, my uwielbiamy ciebie. Dziękujemy Tobie za namaszczenie Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Tobie, że to, co w nas włożyłeś, jest wieczne i święte. Ojcze, uwielbiamy Cię. Dziękujemy Tobie, że moc Twojego Świętego Ducha jest dzisiaj w nas. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, że jesteśmy powołani, aby oblegać Panią. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie.
Pewność mam i wiem, że wiem, nie cofnę się.
Ja przypominam ci, diable, ja przypominam wam teory, że Jezus
jeżeli stoisz w tej chwili w takim miejscu, że potrzebujesz realnego przełomu, wiesz już, że jesteś wolny, ale coś w twojej duszy trzyma cię jak klamra. Nie umiesz tego nazwać. Jest jakaś klamra w twojej duszy. Coś cię trzyma. To wyjdź teraz, ja będę się modlił o ciebie. Połóż na ciebie ręce. Szabra, dyrydyki. Ja w imieniu Jezusa rozrywam bezprawne więzy. Rozrywam te wrodzy jaźni. Ja rozrywam każdą demoniczną klamrę na jego duszy. Ja nie zgadzam się na to, aby to w nim było. To jest Boży Syn. Boży Syn w imieniu Jezusa. Przez zmartwychwstanie Jezusa. Przez Jego przelaną krew. Ja rozrywam teraz te klamry. Ja rozrywam klamry w duszach tych ludzi. Ja w imieniu Jezusa otwieram tych ludzi. Ja w imieniu Jezusa otwieram. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja rozbrajam cię, diabłu. Nie posiadasz żadnej władzy nad ludźmi Bożymi. Nie posiadasz żadnej władzy. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa.
Come on.
nie przypuszczał. Nie to nie bywał. Chcę, żebyś teraz decydował zgodnie z Twoją wiarą o rzeczach, które w Twoim życiu czekają w kolejce do realizacji. Na decyzję przychodzi moc zmartwychwstałego Chrystusa. Kiedy Ty dokonujesz kroku, to te słowa, które On powiedział do Jozuego, brzmią w Twoim duchu jak dzwon. Jozue, jeśli postawisz swoją nogę gdzieś, ja tam będę. A więc decyduj teraz. Decyduj zgodnie z Twoją wiarą. Nie mów może, nie mów jak Bóg da. Nie mów jak Pan poprowadzi, bo Ty teraz tutaj stoisz w Duchu Świętym i Ty wiesz, co Pan chce. Ty wiesz, czego Bóg chce, bo Bóg działa przez Twoje pragnienia, bo Bóg działa poprzez wewnętrzne przekonanie. Ty dokładnie wiesz, gdzie masz pójść i teraz decyduj o tym, że tak zrobisz, że tak zrobisz. I teraz decyduj, decyduj, powiedz: Ojcze, ja decyduję o tym, o tym, o tym, o tym. Decyduj i na Twoje decyzje będzie przychodziła Boża moc. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że ludzie mogą stawiać teraz kroki wiary. I oni w swoich decyzjach, Ojcze, ustanawiają teraz to, co wokół nich się ma dziać. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie za to, że włożyłeś w serca ludzi marzenia i pragnienia. Ja uwielbiam Ciebie, że dałeś im mądrość prosto z nieba. Ja uwielbiam Ciebie, że dałeś im dary, Ojcze, Ducha Świętego. Ja uwielbiam Ciebie, Ojcze, że oni rozumieją Twoje słowo. Uwielbiam Ciebie, Ojcze, za to, że są pełni Twojej wiary. Ojcze, uwielbiam Cię za ich decyzję. Uwielbiam Cię. Decyduj zgodnie z wiarą. Powstaniesz tak, jak wierzysz. Tak, jak wierzysz. Tak, jak wierzysz. Twoja wiara musi być ugruntowana na prawdzie Bożej. Na prawdzie Bożej. Prawda jest gruntem dla wiary. Wiara będzie wyrastać z prawdy. Niech prawda będzie ugruntowana mocno i silnie. Duchu Święty, ja modlę się o ugruntowanie prawdy w ludziach. Niech prawda w tej chwili, Ojcze, przybiera taką postać widzialną dla nich. Niech oni ją widzą w swoim duchu. I niech widzą, Ojcze, tą wiarę, która rośnie z niej, Ojcze. Uwielbiam Cię za ich decyzję na podstawie tej wiary. Ojcze, dziękuję Ci za to. Ojcze, uwielbiam Cię. Niech Twoi aniołowie ich wspomagają. Niech wspomagają ich w tych decyzjach. Niech wspomagają ich. Świeże możliwości dla ludzi. Niech otwierają się takie furtki w ich umysłach.
Niech pojawiają się takie przestrzenie w ich życiu, gdzie ta prawda będzie miała bardzo gładkie wejście. I wtedy wiara będzie sobie rosła, Ojcze. Uwielbiam Cię za to, Ojcze. Uwielbiam Cię za to. Hasza, dyrytyrytysirlary, kiedy się kocha prawdę, to słyszy się ją wyraźnie. A wiara jest ze słyszenia. Kochaj prawdę. Jeżeli nie lubiłeś prawdy, to spokutuj teraz, powiedz: Boże, ja nie lubiłem Twojej prawdy. Ona mnie denerwowała. Ona mi przeszkadzała. Wydawało mi się, że ona jest taka inna niż to, co czuję. Przepraszam Cię, Panie Boże, że nie kochałem Twojej prawdy. Ojcze, ja teraz ustanawiam, że ja kocham Twoją prawdę. Ja kocham Twoją prawdę. Ale Ojcze, Ty siejesz na dobry grunt. Ty siejesz na grunt prawdy. Ty siejesz, Duchu Święty. Wiara ludzi rośnie na prawdzie. Ona rośnie. Szamaraga prejizna. Ale prejizna. Słyszenie prawdy. Przekonania na pułapie prawdy. Odrzucenie wszystkiego, co nie jest prawdą. Odważne odrzucenie. Ojcze, kiedy będą otwierali swoje Biblię, Ojcze, niech to, co jest ukryte w literze, przejawia się jako prawda w ich duchu. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja przeklinam każdy pogląd, który stoi w opozycji wobec prawdy Bożej. Ja w imieniu Jezusa przeklinam każdy pogląd, który stoi w opozycji przeciwko prawdzie Bożej. Ja przeklinam każdą myśl, koncepcję, założenie, które stoją w opozycji przeciwko prawdzie Bożej. W imieniu Jezusa ja zatrzymuję rozwój tego. W imieniu Jezusa ja to potępiam i poniżam teraz.
Zobacz, jaki dobry jest Bóg. 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 Thank you.
Yeah.
Powtórz to wiele razy. Mów sobie.
możesz dzisiaj oddać Mu swoje życie. Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, masz jakieś wahanie wewnętrzne, to chcę, żebyś wyszedł do mnie, pomodlę się z Tobą. Chcę, żebyś miał pewność, że po śmierci będziesz wiecznie w niebie. Ludzie narodzeni z Bożego Ducha mają zupełną pewność. Zupełną pewność. Świat krzyczy, mówi, pójdziesz do piekła, a Ty mówisz, chyba Ty. Chyba Ty. Ja nie pójdę. Jesteś złym człowiekiem, ale świętym. Wcale się nie starasz. Idę do nieba bez starania. Ostatnio do mnie człowiek pisze, co mówi? Teraz lepiej mówi. Kiedyś się latało z giwerą. Zabierało się ludziom pieniądze, a teraz sami ci dają, co? Ja mówię, co to robisz? Łaska. Łaska. Łaską jesteś zbawiony. Nie z uczynków. Żeby nie można się było oprzeć na nich, kiedy się stanie przed Bogiem. Nie można powiedzieć, Panie, byłem dobry, porządny, grzeczny, chodziłem do kościoła. On będzie dłubał w nosie, jak będziesz to mówił. I otworzy księgę życia. To wezmą, co nie dłubię. I sprawdzi, czy tam jest Twoje imię. A wiesz, jak się tam znaleźć? Przez to, że się uzna za zastępczą ofiarę Jezusa za własne grzechy. I że się go uzna za swojego Pana. Ja mam Pana. Mam Pana. Nie jestem jakiś Ronin. Jestem wojownik, który ma Pana. Czy masz Pana? Jeżeli Panem jest Twoje ego, to marny Pan. Spójrz w swoje serce, czy masz pewność zbawienia. Kto z Was nie ma pewności zbawienia, chodź szybciutko do mnie tutaj. I oddaj życie Jezusowi. Szybciutko, bo on może wrócić jutro. Lany poniedziałek będzie. Się okaże, zamiast lanego poniedziałku będzie ogień z nieba. Szybciutko. Kto nie ma pewności zbawienia? Bóg chce, aby Twoje życie było błogosławione. On chce, żeby Twoje życie było pełne mocy. Tylko ludzie narodzeni z Bożego Ducha są ludźmi, którzy mają prawo do błogosławieństwa. Reszta to przeklęty naród. Mówię do każdej osoby, która mnie teraz widzi tam na wizji. Jeżeli jesteś na tym kanale, nawet przypadkiem, chcę, żebyś spojrzał teraz w siebie i zobaczył, kto jest Twoim Panem. Jeżeli nie uznałeś do tej chwili Jezusa jako swojego Pana, nie uwierzyłeś w swoim sercu, że On naprawdę stał z martwych, to zrób to teraz. Pomódl się ze mną, powiedz, Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Dziękuję Tobie, że Jezus stał z martwych w ciele. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. I od dzisiaj uznaję Ciebie, Jezus, jako swojego Pana. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi, którzy przyjęli dzisiaj Ciebie jako Pana i Zbawiciela. I dziękuję Ci za nich. Ogłaszam, że Twój Święty Duch dzisiaj zamieszka w nich. A Tobie, diable, przypominam Twoją porażkę. Pod krzyżem Golgoty zostałeś zniszczony i nie posiadasz władzy nad tymi, którzy uznali Jezusa jako Mesjasza. Dlatego odejdź teraz od tych wszystkich ludzi, którzy uznali dzisiaj Jezusa swoim Panem. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to. Dziękuję Tobie, że taki właśnie jesteś. Ha, korelity, glory, to jest Jezus. On taki właśnie jest. To jest Wielkanoc. Wielkanoc. To jest Wielkanoc. Przez Jezusa krew. Powiedz to. Pełne zaufanie mam. I mogę tu dzisiaj być. Bo